Kilka razy był w stanie bardzo bliskim całkowitej katastrofie, między innymi w XVII wieku, no ale szczęśliwie przetrwał II wojnę światową, ale był wtedy zagrożony. Ściany pękały, ze sklepień spadały cegły. Co trzeba było usunąć przyczynę tego złego stanu, czyli zrobić nowe fundamenty. Zaraz po wojnie profesor Politechniki Gdańskiej Bukowski napisał, że w tym kościele trzeba zrobić nowe fundamenty, ale tego się nie da zrobić, bo nie ma takich możliwości technicznych. W latach 90. okazało się, że już takie możliwości techniczne są, ale ta decyzja była bardzo trudna. Wprowadzenie w tym momencie do tego kościoła ciężkiego sprzętu powodowało, że zagrożone były te gruzy, te elementy zabytkowe, które leżały w gruzach. Poza tym technologia, którą przyjęliśmy, wiązała się także z dość drastyczną decyzją praktycznie zniszczenia wszystkiego, co jest pod ziemią we wschodniej części kościoła. Zdecydowaliśmy, że ryzyko zawalenia się kościoła jest jednak zbyt duże i te działania zostały podjęte. W trakcie okazało się, że rzeczywiście one były potrzebne. Przykład jednego zdarzeń, w jakimś momencie gdzieś tam po południu rozdzwoniły się telefony, trzeba podjąć jakieś działania, bo w trakcie badań, bo żeby jeszcze coś zobaczyć, sprowadzono badania archeologiczne, żeby zobaczyć coś jeszcze, co się uda zdokumentować, zanim się to wszystko zaleje betonem. W trakcie tych badań okazuje się, że przy wykopie, przy filarze, tamtym filarze na samym końcu po prawej stronie, po mojej prawej stronie, najbliższym ołtarzowi, że pod tym filarem jest dziura takiej wielkości, że mogłoby tam wejść kilka osób, że właściwie ten filar stoi na niczym, wisi w powietrzu. I tak wyglądało to, co było tutaj pod spodem, pod fundamentami kościoła, po prostu jakieś takie wielkie kawerny, jaskinie, wypłukane torfy przez wodę. Także to stało rzeczywiście, nie wiadomo jeszcze jak i nie wiadomo dlaczego. Ponieważ została podjęta decyzja o rozpoczęciu prac od razu, od tych ciężkich prac budowlanych, trzeba było jakoś ratować te obiekty, które jeszcze tutaj były na posadzce, czyli zbierać kawałki potłuczonych płyt posadzkowych, zbierać kawałki ołtarza, kawałki nagrobka Schroedera i innych elementów wyposażenia, które tutaj się znajdowały. To wszystko jakoś od razu umieszczać na miejscu, od razu przywracać, ponieważ ich pozbieranie i układanie na półkach nie miałoby sensu, potem nikt by nie wiedział, co to jest, bo to czasem były zupełnie bezkształtne kawałki kamienia. Wydawałoby się bezkształtne kawałki kamienia, o czym świadczy na przykład taka historia związana z postacią świętego Pawła. Tam na ołtarzu po prawej stronie, gdybyście się Państwo odwrócili, jest taka duża postać świętego Pawła, który trzyma miecz. W momencie przystąpienia do pracy okazało się, że gdzieś tam leżą jakieś kawałeczki nogi świętego Pawła, jakiś ułamek miecza, reszty nie ma, trzeba dorobić. Zdecydowaliśmy, że ołtarz będzie rekonstruowany, czy przywrócona przynajmniej jego tak architektoniczno-rzeźbiarska forma. Rzeźbiarz zrobił brakującą resztę, komisja konserwatorska odebrała, przyjęła z uznaniem. W tym momencie rzeźbiarz stwierdził, że jeden z kawałków, które leżą tutaj w gruzie, to jest brzuch świętego Pawła, ale on go potrafił zidentyfikować dopiero wtedy, kiedy sam zrobił taki sam, bo inaczej to było niemożliwe rozpoznanie, że ta krzywizna to jest akurat to. Ten sztuczny, dorobiony brzuch został wymontowany i na to miejsce trafił oryginał podniesiony gdzieś tam z gruzu, podniesiony z posadzki. I to składanie takich kawałeczków przy równocześnie jeżdżących tutaj maszynach, które lały beton pod posadzkę, z tego składała się ta praca, zaczynająca się zresztą w dość nieprzyjemnych meteorologicznie warunkach, ponieważ akurat zima z roku 95 na 96 była wyjątkowo mroźna, a wtedy nie było tutaj żadnego okna z szybami.
Niektóre okna były zabite deskami, ale niezbyt szczelnie. Na zewnątrz było minus 14 stopni, tutaj także minus 14 stopni. W tych warunkach toczyły się prace na rusztowaniach, gdzie konserwatorki tam, siedząc jeszcze na takich starego typu drewnianych, trzęsących się rusztowaniach, zabezpieczały fragmenty malowideł, które możecie Państwo zobaczyć na północnej ścianie prezbiterium, które zresztą były, ujawniły się, które były wcześniej nieznane. Konserwatorki wciągały tam na jakichś sznurkach do góry jakieś termosy zawierające, no pewnie herbatę, nie wiem. Nie sprawdzaliśmy, co tam było. Jakoś wytrzymały. Środki. Przetrwały jakieś środki, tak, chemiczne. W każdym razie na tym rusztowaniu przetrwały i udało się uratować fragmenty malowideł, chociaż wielu fragmentów nie udało się uratować. Gdyby prace takie, jak Nadbałtyckie Centrum Kultury rozpoczęło w 1995 roku, gdyby takie prace zaczęły się na przykład 10 lat wcześniej, mielibyśmy na ścianach o wiele więcej pozostałości malowideł z różnego czasu. Ten kościół wyglądałby jeszcze wspanialej, ale i tak można powiedzieć, że ten kościół miał wiele szczęścia. Tutaj zachowało się bardzo dużo wyposażenia, bardzo, bardzo wiele elementów wspaniałego wyposażenia, które powoli wracało już w latach 90., potem coraz szybciej, aż doszło do tego dzisiejszego etapu, kiedy no niemal z dnia na dzień coś tutaj przybywa i coś się zmienia. A katastrofa budowlana? Jedną z katastrof budowlanych, które się tutaj zdarzyły, była katastrofa w 1986 roku, kiedy to wskutek po prostu niedbalstwa woda przez całą zimę wlewała się w ten filar, właściwie nie w ten filar, ale w filar, który stał w tym miejscu, czyli ten drugi od końca filar po mojej lewej stronie. No i 1 maja 1986 roku filar runął. Filar runął z kawałkiem sklepień. Sprawa była dość nieprzyjemna. Był ktoś odpowiedzialny za to. Ktoś tutaj pracował. Została zrobiona ekspertyza, która mi mówiła, że przyczyną nie było akurat dziura w dachu, tylko jakieś zupełnie inne powody, że te filary są w bardzo złym stanie, chociaż tak naprawdę w takim złym stanie nie były, czego konsekwencją było obetonowanie tych filarów dookoła, które były akurat całkiem dobre, lepsze niż tamte w tamtej części. Także te filary zostały obetonowane tylko po to, żeby nie wyszła na jaw sprawa przyczyny zawalenia się akurat tego filara. Tak te prace właśnie przez pierwsze kilkadziesiąt lat postępowały. Coś robiono, bo rzeczywiście tutaj prace konserwatorskie już wtedy były. To nie jest tak, że kościół pozostawiono sam sobie. Zostały zrekonstruowane sklepienia, brakujące części sklepień we wschodniej części kościoła. Wybudowano, przykryto przede wszystkim kościół dachem, wybudowano klatkę schodową w wieży i tak dalej. Ale jednocześnie były okresy zaniedbania, w ciągu których różne rzeczy się tutaj działy i psuły. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz uzupełnić. Mianowicie Pan Szczepański powiedział, że wracają różnego rodzaju obiekty. Ochrona Kościoła Świętego Jana zaczęła się właściwie pod koniec wojny. Proszę pamiętać, że w Gdańsku działali konserwatorzy, historycy sztuki, którzy starali się ochronić to, co było możliwe. Jednak przepisy obowiązujące wtedy w III Rzeszy zabraniały jakichkolwiek działań, które mogłyby siać defetyzm. Między innymi aż do 1943 roku zabraniano ewakuacji zabytków, ponieważ uważano, że rozbieranie zabytków, ewakuacja, ich chronienie mogło być symbolem, mogłoby dać do myślenia, że nie wszystko na froncie dzieje się tak, jak powinno. Dopiero w roku 1943 zaczęto wykonywać dokumentację fotograficzną, która w dużej części, ta bardziej interesująca albo mniej znana, znajduje się tutaj w albumie. Dzięki tej dokumentacji możemy dzisiaj wiele rzeczy skorygować bądź naprawić. I w 1943 roku zaczęto powoli demontować obiekty, które wywożone były poza Gdańsk. One były demontowane
w sensie dosłownym, na drobne kawałki bardzo często, po to, by pakować je ostrożnie w wiele skrzyń i czasami w wypadku większych zespołów wywozić w różne miejsca, nie w jedno miejsce, po to, by choć część przetrwała. To samo zresztą dotyczy zbiorów Archiwum Gdańskiego, które dzięki temu w jakiejś części przetrwało. Dzięki temu po wojnie wiele obiektów wróciło, ale nie na swoje miejsce, wróciło do zbiorów muzealnych albo zawisło w innych kościołach, przede wszystkim w Kościele Mariackim. I dzisiaj te obiekty mogą wrócić do miejsca, gdzie mają świetne warunki, żeby przetrwać. Wracają tak jakby do siebie. To jest zadziwiająca rzecz, jak te zabytki wyglądają. Bo proszę spojrzeć, po Państwa prawej stronie wisi wielkie epitafium Adelgundy Capier. Ono wygląda lepiej tutaj niż w kościele, w którym do niedawna jeszcze wisiało. Tak jak wspominał tutaj Jakub Szczepański, jak on rozpoczynał tę pracę, nie było okien w kościele. Jak ja zaczynałam pracę w 2006 roku, również cały kościół jeszcze nie był przeszklony. Korpus nawowy, to miejsce, w którym stoi scena, gdzie tutaj siedzimy, w tych 5 oknach były jeszcze deski. To jest bardzo nieodległy czas, to jest 7 lat wstecz i moje pierwsze prace, którymi tutaj kierowałam i nadzorowałam, to była wymiana tych desek i przeszklenie okien. I jednocześnie przygotowanie się do projektu o dofinansowanie z Unii Europejskiej, które dawało szansę, że prace w kościele, które wymagały bardzo dużych nakładów finansowych, będą mogły być wykonane w większym zakresie. I tak też się stało. Projekt, który przygotowaliśmy, uzyskał takie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2008. I wtedy rozpoczęły się prace adaptacyjne, ale konserwacja wnętrza i adaptacja na Centrum Kultury. W trakcie tych prac w pierwszym etapie zajmowaliśmy się tutaj korpusem nawowym. Jest to ta część, która nigdy wcześniej nie podlegała pracom konserwatorskim. A trzeba zaznaczyć, że na przykład sklepienia nad nami w tej części są oryginalne, tak jak w części wschodniej, w prezbiterium i transepcie, niestety w 1945 roku część sklepień uległa zniszczeniu i zostały odbudowane w latach 80. ubiegłego wieku. Te sklepienia nad nami są oryginalne, ale nie wykonywanie żadnych prac od 1945 roku przy tych sklepieniach zdecydowanie też pogorszyło ich stan. Można jeszcze nadmienić, że istniała taka opinia techniczna na temat kościoła świętego Jana z 1939 roku, że on jest w bardzo złym stanie technicznym w roku 1939. I wiemy, co nastąpiło w tym roku, więc wiadomo, że żadnych prac nie podjęto w czasie wojny, a po wojnie również. Więc nic tu się nie poprawiło, ewentualnie stan się pogarsza obiektu. Nie było również posadzki. Mam nadzieję, że pamiętacie Państwo, że tutaj była drewniana podłoga. Posadzka w części prezbiterium została położona w 2000 roku. Tutaj w tej części kościoła posadzka została przewrócona dopiero w 2010 roku. Moja rola tutaj polegała też na tym, aby nadzorować, pilnować, aby jak najwięcej te prace konserwatorskie przebiegały prawidłowo, z szczególną pieczołowitością dla zachowanej substancji tego, co tutaj udało się, co przetrwało w tym trudnym okresie powojennym kościoła, a jednocześnie wprowadzenie tych elementów nowoczesnych, tak jak to było z wolą właściciela, który przekazał nam kościół w użytkowanie, że mamy go odbudować i stworzyć w nim Centrum Kultury i przygotowanie dla działalności centrum, które powinno spełniać też wymogi profesjonalne, wprowadzenie nowoczesnych elementów i połączenie tych dwóch rzeczy i aby te nowoczesne elementy w jak najmniejszym stopniu, minimalnym, wiadomo, że muszą ingerować, ale ta ingerencja, starałam się pilnować tego, żeby ta ingerencja była minimalna. Stąd też na przykład ten pomysł, aby podzielić kościół w pewnym sensie, nie jest to wydzielone żadnym widocznym elementem, ale na strefę sakrum i profanum, czyli sakrum tam, gdzie stoi zachowany kamienny ołtarz Abrahama van den Blocke,